bardzo serdecznie, moi kochani. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o magicznych czynnościach, ale co to będzie? Będzie to odpieranie klątwy, odbicie klątwy. Co robimy, żeby taką klątwę odbić? Wiecie, często możecie spotkać się z sytuacjami, kiedy na przykład zaczepi Was cyganka i powie: o, jak nie dasz tam mi iluś pieniędzy, to tutaj już w ogóle będzie źle i niedobrze i klątwę na Ciebie rzucę, tak? Często są jakieś złorzeczenia. I teraz, jeżeli wiemy, kto to zrobił, albo podejrzewamy, kto to zrobił, jest takie magiczne zaklęcie, którego możemy użyć do odbicia klątwy. Zapalamy świecę. Najczęściej ja mam tutaj już zapaloną swoją świecę ołtarzową, tą, która towarzyszy mi zawsze przy magicznych czynnościach. I w momencie, kiedy tę świecę zapalimy, zapalamy drugą świecę, najlepiej gdyby była to świeca czarna, no, jeżeli czarnej nie macie, może być to świeca biała, z intencją oczyszczenia i odcięcia negatywnych energii. I zapalając tą świecę, teraz podam Wam zaklęcie. Wszystko, co złe wysyłasz mi, wróci do Ciebie razy trzy. Wszystko, co złe ślesz na ścieżkę mą, wróci do Ciebie drogą Twą. Wszelkie czyny i myśli i słowa nienawiści wrócą teraz do Ciebie, Tobie to się ziści. Poprzez czterech żywiołów skuteczne działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Z pożytkiem dla wszystkich, z krzywdą dla nikogo, Twoje złe życzenia Twoją pójdą drogą. Mocne słowa, mocne odbicie, ale tak jak Wam mówiłam wcześniej, ja nie jestem z tych osób, które uważają, że zło dobrem zwyciężaj. Nie ruszę nikogo i nie skrzywdzę nigdy. Nigdy nie mów nigdy podobno, ale myślę, że tak, że już mam tyle lat i jakoś nie robiłam naprawdę niczego złego, przynajmniej w sposób świadomy, więc myślę, że mogę tak powiedzieć. Ale jeżeli ktoś mnie atakuje, mnie albo moją rodzinę, nie może czuć się bezpieczny. I to jest bardzo mocne słowo, ale jednocześnie chroni przed nietrafieniem w osobę, która nam się wydaje, że można złorzeczyć. Ponieważ wszystko, co złe, wysyłasz mi. Jeżeli wysyłasz dobre, zostawiamy Cię w spokoju i niech Ci Pan Bóg w trójnasób wynagrodzi. Podam Wam jeszcze raz te słowa. Możecie je sobie spisać. Wszystko, co złe, wysyłasz mi, wróci do Ciebie razy trzy. Wszystko, co złe, ślesz na ścieżkę mą, wróci do Ciebie drogą Twą. Wszelkie czyny i myśli i słowa nienawiści wrócą teraz do Ciebie, Tobie to się ziści. Poprzez czterech żywiołów skuteczne działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Z pożytkiem dla wszystkich, z krzywdą dla nikogo, Twoje złe życzenia Twoją pójdą drogą. Odsyłamy znowu ni grama więcej niż dostaliśmy. Świeca rytualna, czyli ta czarna bądź biała, wypala się do końca. Resztki zakopujemy w ziemi, wrzucamy do strumienia i mamy gotową odpowiedź na ataki. Jeżeli ktoś nas atakuje, to nie pozostanie bez odzewu. Oczywiście czasem rytuał trzeba powtórzyć, to nie jest tak, że za pierwszym razem wszystkie rytuały rewelacyjnie się udają, ale jednocześnie myślę, że warto nie być biernym w momencie, kiedy my jesteśmy krzywdzeni. Tutaj to nie jest wysyłanie klątwy, to jest odbicie klątwy. To jest rytuał odbicia klątwy. Wy nie skrzywdzicie nikogo, nie wyślecie. Ja Wam nigdy nie podam takich przepisów, bo potem te filmiki mogą oglądać wszyscy. Są ludzie, którzy są mądrzy i nie będą takich rzeczy robić, byłaby to wiedza dla wiedzy. Ale są ludzie, którzy by to robili, bo nie wiem, sąsiadka krzywo spojrzała, a to nie o to chodzi. Ja Wam podaję tylko to, co jest bezpieczne, ale jednocześnie jest takim psztykiem w pupę, jeżeli ktoś po prostu zalezie Wam za skórę. Ja pamiętam, że moja koleżanka bardzo często się mnie pytała, dlaczego Ty czytasz o tych wszystkich klątwach, jak rzucać, nie wiem, uczysz się od kogoś. A ja mówię, wiesz dlaczego? Dlatego, że żeby z czymś walczyć, a mnóstwo tego na świecie się dzieje, to trzeba być świadomym, jak to jest robione i jak to ściągać. To nie o to chodzi, że ja chcę na kogoś rzucać przekleństwa, tylko o to, żeby wiedzieć, co można zrobić i jak temu zapobiegać. To odbicie klątwy jest bardzo mocnym odbiciem. W słowie jest moc.
magia przede wszystkim opiera się na geście, na słowie. Oprócz tego absolutna wiara w to, że się uda, a czemu ma się nie udać, skoro tyle razy się udaje. Także myślę, że możecie to sobie wykorzystać, nawet nauczyć się tego na pamięć i jeżeli coś się dzieje nie tak, po prostu dać komuś sztyczka w nosek. Taka ze mnie zła wiedźma. Do zobaczenia. Pa, pa!